Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek z pytaniami egzaminacyjnymi, ale niech nie zmyli Was ten widok, bo nie będzie to egzamin tym razem. Dzisiaj w trochę innej formule rozwiążemy i owszem pytania egzaminacyjne, ale tutaj bez tego zbytniego pośpiechu i stresu związanego z trybem egzaminacyjnym, z ograniczeniem czasowym. Dzisiaj będziemy się uczyć, rozwiążemy go w trybie nauki. Czyli wybieramy sobie testy, jestem już zalogowana, wybieramy testy. Nie prób na egzamin tak jak zwykle, tylko wybierzmy sobie, ponieważ jak widać ma tu większość mam pytań rozwiązanych już, co pewnie nikogo nie dziwi, wybierzemy pytania dodatkowe B. Co to oznacza pytania dodatkowe B? U nas w serwisie te pytania dodatkowe oznaczają, że dane pytania występują tylko dla tej kategorii. Są to pytania podstawowe, czyli te, dla których odpowiedzi są tak albo nie. I tak jak te wszystkie tutaj powyżej obowiązują na wszystkie kategorie prawa jazdy, to pytania dodatkowe są tylko na kategorię B. No ale dobra, rozwiązujemy. Wybierzemy sobie 30 pytań. Tak, bo możemy wybrać 10, 30, 90 albo 150. Wybieramy 30, dalej. No i teraz mamy do wyboru albo tryb nauki, albo tryb egzaminacyjny. Tryb egzaminacyjny od trybu nauki różni się tym, że mamy ograniczenie czasowe na podanie odpowiedzi i odpowiedź poprawna pojawi się dopiero po rozwiązaniu całego testu. Natomiast w trybie nauki nie mamy tutaj żadnego ograniczenia i odpowiedź prawidłowa oraz wyjaśnienie pojawia się od razu po zaznaczeniu odpowiedzi. No i robimy, wybieramy tryb nauki, robimy rozwiąż test. Mamy już tutaj ten test, mamy 30 pytań i zaczynamy. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? I tutaj widzimy przejście dla pieszych, to jest jedna sprawa, ale druga istotna sprawa jest taka, że jest to skrzyżowanie, przejście kierowane, o ruchu kierowanym, bo mamy tutaj sygnalizację świetlną, a na takim skrzyżowaniu, na takim przejściu dla pieszych możemy wyprzedzać. Czyli prawidłowa odpowiedź tutaj będzie brzmiała tak. I od razu widzimy, właśnie Wam pokażę, zaznaczyliśmy, podświetla nam się, że to była prawidłowa odpowiedź i jest wyjaśnienie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy dopiero po upewnieniu, że nie zbliża się pojazd szynowy? I mimo, że mamy tutaj zapory, to jak najbardziej powinniśmy się upewnić, czy ten pojazd szynowy się nie zbliża. Więc czy mamy prawo wjechać dopiero po upewnieniu się, że nie zbliża się pojazd szynowy? Tak, jest dopiero po upewnieniu się. I widzimy od razu, że to jest prawidłowa odpowiedź. Czy w przedstawionej sytuacji zbliża się do skrzyżowania drogą podporządkowaną? I tutaj na tabliczce mamy układ drogi, mamy też znak ustąp pierwszeństwa i z tego układu drogi, i jak również znak, wskazuje wyraźnie na to, że jesteśmy na drodze podporządkowanej, czyli taką drogą zbliżamy się do skrzyżowania, więc tak, odpowiedź. Czy z tego pasa ruchu po zmianie sygnału na zielony masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowanie? Jesteśmy na pasie ruchu zarówno do skrętu w prawo, jak i w lewo, więc tak, możemy tutaj skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? Słuchajcie, manewr wyprzedzania nie zwalnia nas z obowiązku stosowania się do maksymalnej prędkości, dopuszczalnej maksymalnej prędkości, więc oczywiście nie mamy prawa przekraczać tej dopuszczalnej prędkości. Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno ci skręcić w lewo? I tu mamy znowu na tabliczce układ dróg. Jak najbardziej możemy tutaj skręcić w lewo, czyli tak. Czy w przedstawionej sytuacji, skręcając w prawo, ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście? Tu już widzimy tego rowerzystę wjeżdżającego na przejazd. Tak, musimy mu ustąpić. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Tu jest ten pojazd. I widzieliśmy, że jest to skrzyżowanie równorzędne, więc on ma nas po prawej stronie, więc tak, mamy przed nim pierwszeństwo. Masz zamiar przejechać na wprost przez widoczne skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z lewej strony? Tutaj widzimy, że jesteśmy na drodze podporządkowanej, mamy znak ustąp pierwszeństwa, a lewa strona to są pojazdy, które są na drodze z pierwszeństwem. Więc jak najbardziej mamy obowiązek im ustąpić. Prawidłowa odpowiedź będzie więc tak. Czy wolno ci zawrócić na widocznym odcinku drogi?
Jest to droga ekspresowa. Nie wolno nam zawracać na drodze ekspresowej. Czy zmieniając pas ruchu z lewego na środkowy miałeś pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony? Tutaj mamy ten pojazd, my wjeżdżamy. Obowiązuje nas zasada, że przy zmianie pasa, oczywiście ten, kto już na nim jest, ma pierwszeństwo, a kolejna sprawa, że pierwszeństwo ma również ten, który chce wjechać na ten pas z prawej strony. Więc nie mieliśmy pierwszeństwa przed tym pojazdem wjeżdżającym z prawej strony. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? I tutaj zobaczmy, mamy znowu przejście dla pieszych, ale tutaj już nie jest to ruch kierowany. Nie mamy sygnalizacji świetlnej, nie ma żadnej osoby kierującej ruchem, więc nie, tutaj nie możemy go wyprzedzać. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z wyłączonymi światłami drogowymi? I zobaczmy, widzimy tutaj pojazd nadjeżdżający z lewej strony, który nas wyprzedził. Włączone światła drogowe mogłyby oślepić kierującego tym pojazdem, więc oczywiście nie powinniśmy mieć włączonych tych świateł. Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, możesz wjechać na most? Zobaczmy, tutaj mamy znak zakaz wjazdu pojazdów silnikowych. Dotyczy to jak najbardziej samochodów osobowych, więc nie możemy wjechać na ten most. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak STOP wyznacza dokładnie miejsce wymaganego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie? Znak STOP zobowiązuje nas do zatrzymania, ale nie wyznacza on dokładnego miejsca wymaganego zatrzymania. Zobaczmy, gdybyśmy się zatrzymali na wysokości tego znaku gdzieś tutaj, to tak naprawdę jesteśmy tak daleko od skrzyżowania jeszcze, że nie byłoby tutaj widać ani kto wjeżdża, zjeżdża z tego skrzyżowania, ani kto na nie wjeżdża. To miejsce wyznacza linia bezwzględnego zatrzymania, a jeśli jej nie ma, jest to po prostu miejsce, z którego najlepiej widać to, co się dzieje na skrzyżowaniu. Więc odpowiedź prawidłowa brzmi nie. On nie wyznacza dokładnego miejsca. Czy na tej drodze wolno ci zawracać? Tutaj mamy autostradę. Nie, nie wolno nam zawracać na autostradzie. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? Tutaj mamy linię podwójną ciągłą, więc nie możemy tutaj zawracać. Czy ten znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi? I chodzi o ten znak ostrzegawczy. Tak, dokładnie tego dotyczy. Czy w przedstawionej sytuacji, jadąc dalej na wprost przez najbliższe skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? I tutaj trochę słabo widać, ale tutaj mamy ten znowu układ drogi z pierwszeństwem i my znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem i na najbliższym skrzyżowaniu również tak będzie, więc tak jak najbardziej mamy pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony. Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzonego pojazdu? Tak jest zawsze. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tutaj mieliśmy znak ostrzegawczy, będzie przejazd przez tory, a tu dodatkowo mamy migający sygnał żółty, więc tak, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Czy sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych zwalnia cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności? Nie, sygnalizacja świetlna nas nie zwalnia z tego obowiązku, więc prawidłowa odpowiedź to nie. Czy widoczne oznakowanie wskazuje, że powinieneś skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Ten znak zabrania nam skrętu w prawo w najbliższą jezdnię, więc nie. Czy z pasa, który zajmujesz, wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? I tu widzimy pas. Tu widzimy też znak pionowy, który informuje nas, że jesteśmy na pasie ruchu do jazdy na wprost bądź skrętu w prawo. Więc w lewo tutaj nie możemy skręcić z tego pasa. Czy w tej sytuacji wolno ci jechać pojazdem z włączonymi światłami przeciwmgłowymi? No i co? Tutaj nie mamy zmniejszonej przejrzystości powietrza, nie mamy krętej drogi. Więc nie wolno nam jechać w tej sytuacji z włączonymi światłami przeciwmgłowymi. Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na autostradę? Pewnie będziemy mieli za chwilę znak mówiący nam o tym, jaka to jest droga. Nie, to jest droga ekspresowa, nie autostrada. Czy jadąc samochodem bez przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej 3 tony, wolno ci wjechać za ten znak? Tak, wolno, ponieważ ten znak zakazuje wjazdu
pojazdom o masie przewyższającym tą podaną na tablicy, czyli powyżej 3 ton, więc tak możemy wjechać. Czy w przedstawionej sytuacji należy zmienić pas ruchu na lewy, pozostawiając pas prawy wolniej jadącym pojazdom? Nie, słuchajcie, no mamy ruch prawostronny, więc powinniśmy się tutaj poruszać prawym pasem ruchu. Czy w przedstawionej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? I co my tu mamy? Tu po prostu jedziemy sobie swoim pasem, nie wyprzedzamy i żadne okoliczności nie wskazują na to, że powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność, więc nie. No i widzimy 30. ostatnie pytanie. Będziemy mieli. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? I tutaj mamy znak ustąp pierwszeństwa, który wskazuje na to, że zbliżamy się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. Czyli my jedziemy podporządkowaną, a ta będzie drogą z pierwszeństwem. Więc czy zbliżamy się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Nie, zbliżamy się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że no, ta droga też należy do skrzyżowania i jest drogą podporządkowaną, ale chodzi o tą drogę poprzeczną i to jest droga z pierwszeństwem, więc odpowiedź prawidłowa będzie brzmiała nie, ponieważ zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem. I teraz klikamy sobie już zakończ test. Czy chcemy? Na pewno tak chcemy. I widzimy tutaj, odpowiedzieliśmy na 30 pytań, na 100% pytań. Uzyskaliśmy z tych pytań, akurat wyszło nam 70 punktów, ale to nie ma żadnego znaczenia. I wszystkie odpowiedzi były poprawne, tak jak to od razu było widać. Tutaj możemy sobie kliknąć podgląd testu, możemy powtórzyć test albo zrobić kolejny. No ale myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam Was oczywiście do naszego serwisu ltesty.pl, gdzie znajdziecie całą bazę pytań do naszych aplikacji. A i oczywiście zapomniałam, najważniejsze, gratuluję wszystkim, którzy zdali egzaminy swoje. Dziękuję, że się dzielicie tym w komentarzach. Tym, przed którymi dopiero jest egzamin, życzę powodzenia. Trzymam kciuki i do usłyszenia w kolejnym filmie.